mieszkańców sołectwa Kolonia Kokanin i również sołectwa Kokanin Niedźwiady. Szanowni Państwo, termin został przełożony, ponieważ wcześniejsza kurenda wyszła, a nie zostało to uzgodnione do końca tutaj z jednostką OSP, ale dzisiaj spotykamy się w terminie wtórnym. Chciałbym pokrótce opowiedzieć kilka zdań, co działo się roku ubiegłego w budżecie gminy Żelazków. Później przejdziemy do bieżących planów inwestycji na rok bieżący. No i ostatnim punkcie zapytania i wolne wnioski, interpelacje Państwa. Obok mnie przewodniczący Rady Gminy pan Dariusz Wawrzyniak. Państwo na pewno uznają. Radna z okręgu tutaj pani Justyna Pośniak i radna Kokanin Niedźwiady Marta Stasik. Protokołowało będzie to spotkanie pani Anna Woźniak. Wszyscy Państwo znacie. Myślę, że lista obecności gdzieś krąży wśród Państwa i będzie załącznikiem do dzisiejszego protokołu. Jeśli wspomnieć o roku ubiegłym, który minął, co do budżetu gminy, to ogółem dochody to rząd wielkości 19 milionów złotych, a wydatki to rząd ponad 17 milionów 600 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, te, które najbardziej widać jako wydatki inwestycyjne, tylko, powiem tylko, bo 807 tysięcy złotych. Czemu? To za chwilę Państwu pokrótce przedstawię. Budżet gminy oprócz własnych podatków, czyli oprócz opłat lokalnych i podatków lokalnych, ma wpływy przede wszystkim z przekazywanych subwencji ze Skarbu Państwa, jak i również wpływu od podatków z PIT-ów i z CIT-ów. Tak jak powiedziałem, przekazywanych przez urzędy skarbowe. Chcę powiedzieć, że znaczny wpływ na wydatki, tak powiedziałem, na cały budżet gminy są to wpływy z podatków z CIT-ów i z PIT-ów, czyli z urzędów skarbowych, jak i również od Ministerstwa Finansów. I rok podatki, przepraszam, wpływy z tych podatków, jak planowane tutaj, to co przedstawia na Ministerstwo Finansów, uległo znacznemu zmniejszeniu, ponieważ w roku 2008 na rok 2009 była to kwota 5 335 723 zł, czyli ponad 5 milionów. W 2009 na 10 6 milionów 200, a już w 10 na 11 2 miliony 800, czyli jak ktoś łatwo policzy, jest to kwota w rządku 3 miliony złotych mniej. To jest pokrótce miało wpływ. Również na kwoty budżetu gminy ma zmniejszenie subwencji oświatowej, która w latach od roku 2006 do dnia dzisiejszego stopniowo maleje. Jest to wynikiem zmniejszonej liczby dzieci w szkołach, bo liczba od 2006 zmalała do dnia dzisiejszego z około 1300 dzieci do 700 do roku bieżącego. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, które zostały wykonane w ubiegłym roku, tak jak powiedziałem, kwota 800 ponad tysięcy złotych, niespełna miliona. Głównym wydatkiem majątkowym była to partycypacja gminy Żelazków w przebudowie drogi powiatowej. Wspólny wniosek złożony w 2010 roku starostwa powiatowego gminy Opatówek i gminy Żelazków, tak jak wspomniałem wcześniej, na przebudowę drogi powiatowej relacji z Duny Kokanin. I dzięki wspólnej inicjatywie, tak powiedziałem, gminy Opatówek, gminy Żelazków i starostwa powiatowego, który był partnerem wiodącym tej inwestycji, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach
przebudowy dróg. Kwota dofinansowania ze środków unijnych 80%, tak jak powiedziałem, gmina Żelazków partycypowała w kosztach budowy chodników i wkład gminy Żelazków w całość zadania to 329 761 zł. Jeśli chodzi o budynki komunalne, jakie wyremontowaliśmy w tamtym roku, to 54 tysiące na remont budynku komunalnego w miejscowości Janków, który jest budynkiem, którego właścicielem jest gmina Żelazków. Tam zostało wymienione całkowicie pokrycie dachowe. Jeśli chodzi o środki, jakie uzyskaliśmy w ramach różnych wniosków unijnych, to remont kotłowni węglowej istniejącej przy OSP w Goliszewie, polegający na wymianie, tak powiedziałem, kotła grzewczego, grzejników, jak i całej instalacji zasilającej układ grzewczy. Tam wartość wykonania 58 tysięcy złotych. Wymiana, podobny projekt w ramach lidera z odnowy wsi, tak zwanych małych grantów. Wymiana instalacji okiennej i drzwiowej oraz modernizacja kuchni i pomieszczeń sanitarnych w złotnikach małych. Tam została wymieniona cała stolarka okienna i drzwiowa, nowe płytki na ścianach i podłodze wraz cała kuchnia i tak wspomniałem sanitariaty. Wartość inwestycji 58 860 zł. I jeszcze tutaj wspólnie gmina Żelazków w ubiegłym roku wykonała na mocy porozumienia z powiatem z roku wcześniejszego. W ubiegłym roku wykonaliśmy chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Janków. Porozumienie ze starostą kaliskim było rok wcześniej zawarte, gdzie gmina Żelazków wykonała przy drodze powiatowej w Złotnikach wielki chodnik i wówczas starostwo, mieliśmy gotowy projekt, starostwo już nie miało środków finansowych, gmina wyłożyła 120 tysięcy złotych, ale porozumienie było takie, że na rok przyszły, czyli z 10 na 11, w 11 to powiat wyłoży 120 tysięcy złotych, ewentualne na brakujące środki około 20 tysięcy złotych miała pokryć gmina. I tak się stało, czyli rok wcześniej gmina wyłożyła 120, a w roku ubiegłym powiat nam zwrócił, czyli de facto wspólnie z powiatem budujemy chodniki w ramach porozumienia 50% na 50%. I tak jak powiedziałem, w sumie wydatki majątkowe 807 tysięcy złotych. Jeśli tutaj wspomniałem wcześniej o dochodach, wspomniałem o wydatkach, nie wspomniałem jednej rzeczy, o zadłużeniu gminy Żelazków, jaka gmina Żelazków posiada zadłużenie, to trzeba sobie też wyjaśnić. Na koniec 2010 roku gmina Żelazków miała zobowiązania w wysokości 2 107 450 zł. Na koniec roku ubiegłego 1 526 450 zł. Są to kredyty zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Według oprocentowania redyskonta weksla i mniej więcej wynosi to na dzień dzisiejszy około 2% rocznie. Chcę powiedzieć, że te kredyty, które były na dwie inwestycje, na kanalizację sanitarną w Żelazkowie i na termomodernizację szkół, one są w części umarzalne i część do umorzenia, warunkiem jest terminowa spłata kredytu. Wartość umorzenia, jaka wystąpi w 2014 roku, jest to 500 tysięcy złotych. Czyli de facto dzisiaj możemy powiedzieć, że terminowość spłacania kredytu gwarantuje nam to, że nie mamy do spłacenia 1 526 000, a 1 000 000 złotych. Jeśli chodzi o w porównaniu do wielkości budżetu, jest to, tak powiedziałem, kwota, gmina może zaciągać kredyty na wydatki majątkowe w tym momencie, nie może na bieżącą działalność, do 60% wartości budżetu. Czyli jak wartość budżetu wynosi 19 milionów niespełna 20 razy 60%, to prawie 12 milionów można zaciągnąć kredytu. Natomiast drugi wskaźnik, który hamuje mocno zadłużanie się, jest to 15%, nie wolno spłacać więcej jak 15%. I tutaj
tak jak powiedziałem, gmina Żelazków ma wartość kredytu, łatwo policzyć, że jak 1,5 miliona, a 500 tysięcy jest umarzalne, czyli można liczyć rządu wielkości miliona. Tutaj mamy zadłużenie 5% wartości budżetu. Tak jak powiedziałem, nie można zaciągać kredytu na bieżącą działalność gminy, czyli na wykonywanie zadań własnych i zleconych. Jeśli chodzi o, wspomniałem Państwu o tym, co z budżetem gminy, co z zadłużeniem gminy, chciałem kilka słów powiedzieć na temat mojej działalności. Jeśli chodzi o spotkania z interesantami w roku ubiegłym, rząd wielkości to jest 317 osób, które przyjąłem. Sesje Rady Gminy odbyło się 14 sesji. Sołtysi zawsze mamy spotkanie około 1 razy na kwartał. Również z mieszkańcami to raz na rok. W miarę, chyba to są takie potrzeby, to mam częściej spotkania z mieszkańcami. Jeśli chodzi o listę i korespondencja, która wpłynęła do Urzędu Gminy w roku ubiegłym, to wpłynęło 6960 pism. Czyli średnio można policzyć, że więcej jak 500 na miesiąc. Jeśli chodzi o pomoc i działanie gminy co do pomocy mieszkańcom, to cały czas pomagamy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowej, to jest pomoc dla rolników, którą nie mamy w zadaniach własnych, ale robimy to z własnej woli. Zawsze jeden pracownik bądź dwóch pomagają wypełniać. Również księgi rejestrowe zwierząt, robimy to bezpłatnie. ODR-y, które działają w urzędach gmin, już pobierają za to opłaty. Jeśli chodzi o kilka słów o poczucie bezpieczeństwa, to jeśli chodzi o inwestycje w OSP, to tutaj wspomniałem wcześniej. Jeśli chodzi o poprawienie poczucia bezpieczeństwa, to na terenie gminy oprócz OSP Tykadów, które działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego, zostało włączone 2 lata temu OSP Kółko, które zabezpiecza drogę wojewódzką bezpośrednio w pomocy przy zdarzeniach drogowych. Jeśli chodzi o pomoc w zakresie inicjatywy lokalnej, w ubiegłym roku w miesiącu marcu Rada Gminy podjęła uchwałę o w zakresie inicjatywy lokalnej. Każda grupa inicjatywna lokalna może wystąpić z wnioskiem. Jeśli byłaby taka potrzeba, to ewentualnie grupa mieszkańców, przez grupę rozumie się co najmniej 2 osoby, które wystąpią z wnioskiem na przykład zmiany planu zagospodarowania części swoich nieruchomości bądź projektów, wykonania projektu na rzecz inwestycji na przykład drogowe. Jeśli jest taka możliwość, mieszkańcy chcą takie projekty rozrobić sami, jest taka możliwość, aby oni to sfinansowali i przekazali na przykład do urzędu. Następną rzeczą roku ubiegłego jest to, chciałbym kilka słów powiedzieć co do środków unijnych. Przypomnę w telegraficznym skrócie, że w roku 2009 roku gmina Żelazków pozyskała 1 400 000 na budowę kanalizacji. Jeśli chodzi o 2009 roku, również 189 529 zł na przebudowę nawierzchni przed OSP w Skarszewie i Kolonia Skarszewek, tutaj nawierzchni placów. 100 000 50 zł otrzymaliśmy. Panie wójcie, my mamy 2012, a nie interesuje nas 2009. 3 lata pan się do tyłu cofa. Jeśli mogę prosić, no to 10 minut. Nas interesują wydatki bieżące, co pan powie? Przejdziemy do roku bieżącego. 3 lata temu to Sylwek rządził. Nas interesuje, co było w kopalni na Niedźwiadach. Szanowni Państwo, interpelacje i wolne wnioski za kilka minut. Jeśli mogę Państwa prosić, będzie mi niezmiernie. Jeśli chodzi o, tak powiedziałem, o większe wnioski, to również etap kanalizacji sanitarnej w 2010 roku.
670 tysięcy złotych, jak i również sięgamy po drobne granty, po wnioski przy na przykład organizacji dożynek, po kwota 6300 zł, też taka wpływa w ramach projektu unijnego. Ile dożynki? Tak jest. Ile? 6300 zł, kwota dofinansowania. Za rok ubiegły w trakcie rozpatrywania jest wniosek o 15 tysięcy złotych. Także całość dożynek zostaje sfinansowana ze środków niemalże unijnych. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że na ocenę formalną teraz 2012 Państwo się nie cierpliwili. Ja tylko wspomnę, że w latach 2008-2009-2010 z FOGR, czyli Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, otrzymaliśmy 77 100 i 33 tysiące w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o teraźniejsze środki unijne, to na realizację czeka remont wieży państwa w OSP w Kokalinie. Tutaj umowa, koszt realizacji to 80 689 zł. Kwota dofinansowana, podpis wynikająca z umowy 50 214 zł. Ile Unia daje? Ile gmina? 50. Szanowni Państwo, co ty jesteś głuchy, kurczę, felek? Myślę. No. Jeśli można, to... Jeśli chodzi o wnioski złożone, jakie są na etapie, tak powiedziałem, realizacji i dofinansowania, przebudowy placu na wierzchni przed OSP w Brusowie oraz budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej od przedszkola w Żelazkowie do wojska Orlik, wartość całej inwestycji 500 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o umowę podpisaną, to 251. Złożyliśmy również wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dotację budowy drugi, modernizacji dojazdowej. Kwota wnioskowana 192 900 zł. Chcę powiedzieć, że rozbudowywana była stacja uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kukani, czyli tutaj u Państwa w sołectwie. Umowa została podpisana o płatność 17 lutego, czyli kilka dni temu. Kwota dofinansowania 972 tysiące złotych, 213 zł. Czyli niespełna milion wpłynie do budżetu gminy za realizację inwestycji przebudowa stacji uzdatniania wody w Kolonii Kukani. Czyli ta stacja uzdatniania wody bezpośrednio u Was stoi. Chcę powiedzieć, że czeka jeszcze kilka wniosków do złożenia, do realizacji. Chcę powiedzieć, że w ramach środków unijnych z programu Kapitał Ludzki EFS-u, czyli Europejskiego Funduszu Społecznego, w tej chwili jest realizowany ten program. Tak naprawdę już wystąpiliśmy o płatność. Całkowity budżet, chodzi o zadanie, czyli równamy szanse klas 1-3 w gminie Żelazków. Tutaj zajęcia, projekt był podzielony na 5 zadań. Pierwsze to było zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym dzieci zagrożone dyslekcją. Uczestniczyło 88 dzieci, zajęcia logopedyczne, 90 dzieci, gimnastyka korekcyjna z wadami postawy, tutaj wyjazdy na basen, które w całości, jak i również zajęcia na basenach i dojazdy były sfinansowane dla 170 dzieci, zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematyczno-przyrodnicze 9 dzieci i zajęcia dla dzieci uzdolnionych humanistycznych 81 dzieci. Chcę powiedzieć, że wartość tego zadania 100%, jedyny projekt w 100%, który wyłożyła Unia Europejska, wartość zadania 208 990 zł. Chcę powiedzieć, że projekt był na tyle dobry, że część można było zakupić na środki dydaktyczne, czyli takie, które pozostaną. Zostały zakupione meble, laptopy, oprogramowania komputerowe, klocki, puzzle, lustra logopedyczne, gry dydaktyczne, litery metodyczne, pacynki, szafki z instrumentami, mikroskopy i preparaty, aparaty fotograficzne, układy słoneczne, kąciki przyrodnicze. Wartość majątku trwałego w tym przypadku to 82 tysiące złotych. I to był taki projekt dla dzieci. Była taka możliwość napisania projektu. Gmina Żelazków złożyła taki projekt. Chcę powiedzieć, że oprócz dotacji na inwestycje
działamy również dla społeczeństwa, czyli tutaj w 2000, w ubiegłym roku było szkolenie zawodowe, przepraszam, dwa lata temu, bo 10 to już niemalże dwa, szkolenia zawodowe w ramach projektu unijnego Florystyka oraz Kucharka, Pomoc Kuchenna. I tutaj zostały przeszkolone osoby bezrobotne z terenu gminy Żelazków. Wartość całego zadania było 92 tysiące złotych. W roku 2011 zostały przeszkolone osoby bezrobotne, które się zgłosiły w zawodach kelner, barman z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych. Wartość projektu 48 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że w wyniku tych programów można było zakupić majątek trwały na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakupiono laptopy, projektory, ekrany projekcyjne, aparaty cyfrowe, drukarkę laserową, skaner, windownicę, gilotynę, niszczarkę do dokumentów, ksero. Czyli tak naprawdę w wyniku tych projektów można było za te środki kupić materiał majątkowy trwały. I tak powiedziałem Państwu, to pokrótce wspomniałem, na co grubsza i jakie środki, o jakie środki unijne aplikowała gmina Żelazko. Jedno jest, że środki unijne polegają na tym, że pierwszy zrobić dobry projekt, dostać ocenę formalną, musi być projekt zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski, trzeba przeprowadzić procedurę przetargową dokładnie, rzetelnie i bez żadnych wątpliwości. Chcę powiedzieć, że pewnie czytaliście Państwo nie dalej jak 3-4 tygodnie temu gmina, o ile się nie mylę, Działki złożyła wniosek o kanalizację i tam się okazało, że pozwolenie na budowę zostało sfałszowane i gmina musi oddać 3 miliony złotych za wartość inwestycji. Tą, która miała, wnioskowała płatność. Czyli procedura jest długa, wręcz bym powiedział bardzo długa. Przykład tutaj stacji uzdatniania wody, bo działa już, wszyscy zapomnieli, że były problemy, działa już, a teraz dopiero będzie płatność w tym roku nastąpi. Tak jak powiedziałem, prawie milion złotych, bo 972 tysiące. To pokrótce rok 2011. Teraz chciałbym przejść do roku bieżącego, 2012. Co jest w uchwale odnośnie wydatków majątkowych na ten rok. Jeśli wspomnieć o uchwale budżetowej, chcę powiedzieć jedno, że ubiegły rok był skromny dla gminy Żelazków. Podobnie jeśli chodzi o rok obecny, on nie jest rokiem takim, jaki byśmy sobie marzyli. Nie ukrywam, że on nie jest dostatni, ale w wyniku pozyskiwania środków zewnętrznych i unijnych przewidujemy, że wartość wydatków majątkowych na ten rok to rząd wielkości około 3,5 miliona złotych, czyli będzie można wykonać wiele inwestycji. To mów, chcę powiedzieć, wie pan co, bardzo proszę, ja staram, żeby wszyscy zrozumieli na spokojnie, jeśli można o chwilę cierpliwości pozwolić. No czekamy. Jeśli chodzi o dział Rolnictwo i łowiectwo, tak to się dokładnie nazywa, 010. Budowa studni głębinowej, tak aby zakończyć problem zaopatrzenia gminy Żelazków w wodę. Teraz pozostaje, są gotowe projekty, dokumentacja na budowę studni głębinowej w miejscowości Żelazków. I tam jest potrzebna studnia, ponieważ część środkowa i północna gminy ma jeszcze problemy. 330 tysięcy wartość szacowanej inwestycji. Budowa wodociągu relacji Kulko-Wojciechówka, tam aby poprawić zaopatrzenie i zrównoważyć ciśnienie, będzie wykonany wodociąg. Wartość nitka wodociągu 160 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o transport i łączność, czyli drogi. Przebudowa drogi gminnej 4729 w miejscowości Niedźwiady. Wartość zadania 330 tysięcy. Przebudowa drogi gminnej miejscowości Zbory 295 tysięcy. Przebudowa drogi gminnej relacji Wojciechówka Starszego 740 tysięcy. Przebudowa drogi gminnej 4721 polegającej na budowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów w Żelazkowie. To, o czym mówiłem, że jest wniosek złożony o dofinansowanie.
jest umowa, trzeba to wykonać. 366 tysięcy tutaj przy parkingi i zadrenowanie tych rogów na odcinku, tutaj tak powiedziałem, że Laskowie. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skarżyk 820 tysięcy, przebudowa drogi... I kogo pan tu sprowadził? Ze Skarszewa, z baraków tych pijaków? Do Kokanina? O! Teraz będziecie mieli. Proszę bardzo, dziękuję. Już nie powiedziałem. No, nie ma, no teraz niech się Kokanin obejrzy. Nie ma takiej decyzji, nie ma takiej... Nie ma takiej opcji? Chcę powiedzieć, czytałem, gdzie zostaną mieszkania, które będą przeznaczone na budynki socjalne. Przeczytałem niedawno, że będą w części starej szkoły w Dębie, tak? To tutaj macie Państwo odpowiedź. Przeczytałem to przed chwilą. A w Kokaninie co będzie? W szkole? Bo biblioteka przeniesiona do szkoły, a później co będzie? Jeśli chodzi o budynek biblioteki, nie ma żadnych zamiarów w tej chwili co do tego budynku, tak? No, teraz nie, ale już są zamiary. Bardzo proszę, pan Matecki. Ja chciałem jeszcze raz powtórzyć swoje pytanie. Jaki pan ma interes własny utrzymać szkołę w Skarżywie, która wymaga dużego dofinansowania? Proszę pana, nie mam żadnego własnego interesu. Jakiś musi być, skoro tak się... Odpowiadam panu na pytanie. Nie mam żadnego własnego interesu. To dlaczego, panie burmistrzu? Dlaczego tam tą szkołę na przykład się będzie dofinansowała? Wiadomo, że wymaga remontu. Sala gimnastyczna nam jest spięta klamrami. Nie lepiej jest podzielić na przykład pomiędzy dwie dobrze funkcjonujące szkoły? Jeśli chodzi co do budynku szkoły podstawowej w Skarżewie, na tą chwilę nie ma potrzeby przeprowadzać żadnych remontów, a naprawa... Jak nie ma? Proszę pana, a na czym pan podwie, że wymaga? Proszę mi pokazać, na jakiej podstawie pan. Nadzór budowlany. Nadzór budowlany, proszę pana, co do remontu i wymiany pieca w kotłowni, odebrał wszystkie prace. Jeszcze jeden temat. Chciałam się zapytać, ile gmina pozyskała funduszy unijnych na jednego mieszkańca gminy? Bo z tego co wiemy, to Blizanów pozyskał gdzieś około 10 tysięcy na mieszkańca, Opatówek 9, nie wiem, tam 9 tysięcy z groszami, a tu chodzą wieści, że gmina Żelazków pozyskała 18 zł. Proszę mi pokazać. No ale chciałabym się to dowiedzieć od wójta. Niech wójt mi powie, ile pozyskał funduszy unijnych na mieszkańca gminy. Przeliczyć. Proszę. O 1000 nie chodzi. Przeliczamy to przez. Nie będziemy się kłócić o 100 zł. Proszę mi pokazać, kto to liczył i według czego to zostało liczone, kto to opublikował chociażby, tak? A nie rozmawiamy znów o pomówieniach, które gdzieś poskazały się na... Pomijmy gminę Blizanów i gminę Opatówek. Proszę. Mnie konkretnie chodzi, ile nasza gmina pozyskała na mieszkańca. Nie potrafię, nie mam tego przeliczonego na mieszkańca. To ile gmina Żelazków... Powiedziałem przed chwilą, ile w 11 no i teraz podpisana została umowa. Ile gmina Żelazków w 2011 roku pozyskała pieniądze unijne? Jeśli... No chyba piwie, tak? Dobra. Przeczytałem ile dostaliśmy tu hydrofonownię w Kokaninie. Pan powie, to się troszeczkę... 972 tysiące. Już wiadomo. Czyli to jest... Mówimy o 2011. O 2011. Powiem tak. Dobra. Możemy się kłócić, czy mają być to wnioski złożone, czy w trakcie realizacji, czy płatności. Jakie kryterium przyjmujemy? Przyjmijmy, że złożone, to te wszystkie, o których czytałem. To jak wszystkie złożone, są złożone w trakcie realizacji wnioskowaną płatność, tak powiedziałem, rząd wielkości, można przyjąć wszystko. Chcecie państwo, jeszcze raz przeczytam to na nowo. Oj, nie mogę. Panie wójcie, czemu Sobczak się zwolnił z pracy? Krótko otwarcie. Sekretarz, czemu się zwolnił z pracy? Dlaczego? Dlaczego? Proszę pana, to jest do niego pytanie. To jest do niego pytanie. Ja od razu... Bo skończyły się przekręty i wszystko. Bo nie mogę wytrzymać, jak tu siedzę na tej... Panie wójcie, no przestańcie no z balona robić. No chuja, przestańcie no z balona robić. Przepraszam za wyrażenie na tej... Panie Nowak, no... Kurwa, mano, na wszystkie strony kradnie ta i źle może ta, ile co tego, jeszcze wam nie pasuje. Nie ma tu pierdolisz takie głupoty. Powiedz, co chcesz zrobić w tym roku, w drugim, następnym, bo tu wszyscy czekają, a tu wszyscy się śmieją. I teraz co? Chcesz, żeby brawa mi przybili? To proszę bardzo, przybij ta. No
i stop się bije, no i powiedz, co chcesz zrobić, ale... to zostaniesz naszym wójtem, bo ja jestem też za, nie jestem przeciwko tobie. Panie wójcie, nie jestem przeciwko tobie, nie jestem na tym, no żebyś coś robił, żeby coś na tym, to, żeby było, co na tym, no, kurwa, tu pół kokaina jest za tobą, ale człowieku, powiedz krótko, otwarcie, będę robił to na tym, bo nie ma takiego, jak ty byłeś, czy to, czy na tego, Sylwek, pijok, czy nie pijok, czy to, na tego, chuj tam na tym, jesteś naszym wójtem, no, ale, panie wójcie, powiedz tu szczerze chłopom, ludziom otwartym, prawdę mówię? No. To mnie to wkurwia wszystko na tym, bo no, pierdoli mi tu ekonomię. Ja powiem tak, odpowiadam na pytania wszystkich tych po kolei. Jeśli pana nie wszystkie... Jeśli chodzi o... Tak, powiedziałem, co w tym roku na terenie Sołectwu, tak? Powiedz pan szczerze, co pan będzie robił, to żeby my wiedzieli, czy na pana głosować. To pokrótce. O. Sołectwo, Kolonia Kokani. Tutaj jestem po wstępnych rozmowach z wójtem Pizanowa. Mamy zamiar wspólnie złożyć, taki zostanie przedstawiony radnym gminy Żelazków, wspólnie wniosek w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg, czyli tutaj to, co idzie przez odcinek drogi, od drogi krajowej do wojewódzkiej przez gminę Blizanów, odcinek tutaj krótki, jak skręcamy na Czajków, tak? Tu nie chodzi mi o Czajków. To połączenie, tak, dwóch gmin, chcemy zrealizować tą rzecz, złożyć wniosek o dofinansowanie na tą drogę, krótki odcinek po naszej drodze, po naszej stronie, ale wraz tutaj z odtworzeniem rowów, tak aby tutaj rowy były dobrze odpływała ta woda część przez gminę Blizanów, bo o, na tym nam zależy, mówisz, żeby ta woda odchodziła. Ten projekt będzie składany i ustępnie są rozmowy co do projektu. Podejmijmy stosowną uchwałę w partnerstwie, jako dwie gminy chcemy złożyć wniosek. Tutaj, to Kolonia Kokani. Jeśli chodzi o Niedźwiady, jak wspomniałem wcześniej, przebudowa... Pani Sołtys, tylko odpowiem jeszcze raz. Przebudowa drogi tutaj gminnej, to co wspomniałem w Niedźwiady, to jest droga, która ma jeden numer, ta, która idzie koło Bursztynowego Dworu i idzie w drugą stronę, to, która jest tam połączyć i droga tutaj koło państwa Konkol, ta, która idzie w drugą stronę, to jest ten odcinek, ta droga cała, to jest plan na ten rok do wykonania. No i to mądrze mówić, będziemy na ciebie głosować. Panie wójcie, nasze drogi dwie, Kolonia Kokani, ten spryt, nie? Co tam było kiedyś zrobione przez poprzednika, była zrobiona fuszerka, bo... A to wiosną łata dziury. Nie wtrącaj się. Czytałem plany, widziałem plany, był tłuczeń, górny kamień, jak się nazywał? Kliniec. A na spód poszedł niesort, margiel ze żwirowni i na wierzchu dopiero kamyszek, legacko było odpryśnięte, to się rozpierdziela. Odcinek ten, co do mnie idzie, nie? Drogi, był posypywany przeze mnie przez kilka lat, bo do mnie jeździła cysterna po mleko przez 10 lat, naprawiałem trochę. I tu droga tak się nie sypie, natomiast za mną są jakie dziury. Swój był podkład i pan teraz musi to w jakiś sposób, nie już spryc, trzeba to pomyśleć na tym, żeby był położony dywanik. Dywanik, sprawa przyszłości. Drogę mąż, dobro, nie odzywaj się. Od razu odpowiem. Ja powiem coś, takie dwa słowa. Wszyscy, każdy coś chce. Wielu tutaj ludzi ma koło siebie, między innymi tą pięknie skonstruowaną drogę tutaj. To jest i Kolonia Kokani, część pani. I takie drogi będziemy budować. Wszystko jest w cacy. Dlatego, drodzy państwo, inni też mieszkają w tej gminie. My mieszkamy przy takiej drodze, tu właśnie sąsiad mówi, mamy dziura na dziurze. Jest takich dróg,
po kolei każdemu coś. Nie tylko jedny wszystko, a inni... Tak jest. Dobra. To nie ma. Andrzej, masz rację. Ale. Dlatego spokojnie każdemu potrąbę. Mści się wykonawstwo za poprzednika. Będziemy porozumieniem... Były przetargi, to co było na planie, niezgodnie, niesprawne było zrobione i teraz to wszystko się rozwiedzie. Wszyscy w autostrady czasy, nawet nie chcą rozmawiać teraz. Ja byłem też. Parę zostało. Jeśli mogę, bardzo proszę. Tych dróg tam remontu właśnie to tam u nas ta puszerka była, bo miało być w 2011 roku robione wymiana gazociągu. I to się odwlekło, czy coś na ten temat wiadomo, bo jeśli by miała być wymiana gazociągu, to się wstrzymać z drogą. Tak, a coś takiego jest planowane. Bo planowane, bo ustaliśmy pisma, że miało być zrobione i zatrzymało się. Czy coś wiadomo? Jeśli chcę powiedzieć, ta nitka gazociągu była na etapie uzgodnień, tak? Bo pierwszy, znaczy przystępuje się do realizacji, jest etap uzgodnień. I powiem tak, że ostatnio już my rozmawiali nawet z urbanistą, że ten temat usiadł. I trzeba było mi się dowiedzieć dokładnie, czy jak, na jaki etap jest. Czy gazownia, czy jest no, poziomy wód, no to wiadomo, każda droga pracuje i to działa niekorzystnie. Jeśli mogę tylko dwa słowa odpowiedzieć co do tych. Tak, pokazałem oszczędne i rozrzutne urzędy, tak samo również jeśli chodzi o wypłatę jakichkolwiek dodatkowych świadczeń, czyli jakichś, nie wiem, karpiowych i tak dalej, jak to się nazywa na święta w Urzędzie Gminy Żrasków, nie ma tego typu wynagrodzeń ekstra. No i pewnie za to pracownicy może mnie lubią, może nie, ale to już trzeba ich się zapytać. Natomiast nie stosuję tego typu wynagrodzeń, każdy ma wynagrodzenie w ramach swoich. Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Panie wójcie, dzień dziadka, dzień kobiet. Dlaczego pan organizuje tylko w Żarskowie? Zobacz pan, jaką mamy salę. Kucharki, wszystko. Muszę te posiąść inni też co mówić, albo wyjść, no. Cicho, no niech się wypowie. No nie tylko u Chińczyków. Starszewie w Borkowie, w Kokainie nie było. Szanowni Państwo, jeśli taka wola jest z Państwa strony, to jak tylko mamy teraz zebranie sołtysów, bo zawsze tak. I to jest taka wola, to możemy na ten rok ustalić harmonogram, że to będzie każda impreza tylko... Każdej wsi. Każdej wsi. Dobrze. Posłuchajcie, ja jestem otwarty. OSP, ponieważ tak. Na początku było wręcz przeciwnie, że a niech to będzie w Żrasowie raczej. Panowie druhowie, prezesi, naczelnicy, jeśli tak? Taka jest Wasza wola, jestem otwarty na to, nie ma najbliższego problemu, wręcz przeciwnie, będzie mi niezmiernie miło. I bardzo dobrze. Brawo. To są, proszę. Tak, Panie Józefie, z drugiej strony, jeżeli już spotykam się też z innymi mieszkańcami, to też były takie głosy, aby zrezygnować w ogóle z imprez typu Dzień Babci, Pyrczok i no, zaoszczędzić te pieniądze. Są dwie propozycje, tak? Zaczniemy teraz organizować imprezy w różnych wioskach, po różnych sołectwach i znowu będzie problem, że tracimy pieniądze, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Pyrczok, spotkania przy kolędzie, wszystko, tak? Dobrze, ma Pani rację, ale tylko tak. Dlaczego ma być zawsze to wszystko organizowane w Żelazkowie? My mamy salę takie raz kiedyś, tu raz tu. No. Stary, to nie jest najważniejsze. Albo wcale nie organizujemy, albo wcale. Odpowiedziałby pan, panie wójcie, czy zamierza pan robić jakieś plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy? Dlaczego jest ich tak mało? Dlaczego jak chcę postawić ganek przy domu, to muszę, cała procedura trwa prawie półtora roku. Muszę po sądach się włóczyć, sama pan mnie do nich wysyła, bo nie podpisuje mi pan na podstawie ustawy o gruntach, o ochronie gruntów rolnych. Mówi pan, że nie wolno mi postawić na 1200 metrach kwadratowych ganku, bo mówi, że to są grunty rolne. Idę do sądu, sądzi mi mówią, się śmieją z pana. Potem na podstawie tej samej ustawy, korzystając z tego bardzo merytorycznego pana zwanego urbanistą, podpisuje pan pismo, że na podstawie tej samej ustawy daje mi pan zgodę. No to zakrawa na śmieszność. I takimi sprawami się zajmujemy, a nie dziennikarzami. Zawsze na zebraniach nie chciałbym rozmawiać o wypadkach indywidualnych. No, bo prywatne sprawy to są zawsze prywatnymi sprawami. Ja bym tutaj, i od razu panu powiem, pan zarzut, czyli wobec tego wypada odpowiedzieć, panie Andrzeju,
Jeśli chodzi o ustawę o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, jak również ustawę o ochronie gruntów rolnych, wcześniej tutaj pana budynek powstał w ten sposób, że pana budynek został posadowiony jako na roli. Nie miał pan wyłączonych tutaj gruntów z roli, czyli zgadza się, od razu odpowiedź, niech pan pozwoli. Na roli, wobec tego, jeśli składa pan wniosek o rozbudowę swojego domu, który tak naprawdę jest na działce rolnej cały czas i rozbudowy jako zabudowy jednorodzinnej, sprzeczają się funkcje. W koło okazuje się, że funkcja, która jest, wszystkie budynki są, mają taką samą funkcję. Posługując się audytem, jaki zrobił pan w zeszłym roku w sprawie szkół. Sytuacja Kokalina jest zupełnie inna niż gdziekolwiek indziej. Mamy przedszkole, mamy 1,3, 200 tysięcy złotych rocznie i ma pan 1,6. Niech pan powie konkretnie, przecież to są wszyscy ludzie, którzy płacą podatki, którzy i co, no, nie da pan 200 tysięcy na te szkoły, żeby je utrzymać? Dlaczego nie chce pan skorzystać z innego rodzaju propozycji, które padają, na przykład takiej, żeby w Rusowie zostawić tylko gimnazjum, a szkołę podstawową tam zlikwidować? O właśnie, to jest. Dlaczego pan z czegoś takiego nie, sama nie, droga nie korzysta? Wykorzystać budynek w Kokalinie. Tego rodzaju propozycje uważa pan za niemerytoryczne, takie, które no, w zasadzie są nie do zrealizowania. Gdyby pan stworzył jeden zespół, radni, wszyscy zainteresowani i wspólnie próbował przez cały jeden rok, który pan dał nam na niby tylko, do zapoznania się, mówię na niby dlatego, do zapoznania się z tą sytuacją, mówię na niby dlatego, że jak chcieliśmy tuż po wakacjach z panem rozmawiać, to pan odkładał, w końcu zaczęliśmy rozmawiać w październiku, a wtedy trzeba było stworzyć na samym początku roku, jeszcze może w wakacje, jeden cały zespół konkretny 20 ludzi zainteresowanych tą sprawą i złożyć, zmierzyć się z tym problemem całościowo. Pan był łaskaw powiedzieć mi, przecież w audycie jest napisane, że w gminie powinny być 3 szkoły. Może rzeczywiście powinny być. Może jak robić rewolucję, to cholera wszystkie, a nie człowiek nie wie. Tam w Skarszewie zostawiają szkołę, a trzeba w nią inwestować kupę pieniędzy. Tą zamykają, choć tutaj nie trzeba wkładać nic, poza może posmarowaniem trochę pawy położeniem na jednym budynku. W Goliszewie za rok podobno będzie zamykana szkoła, jak dzwonę. No, więc widzi pan, jaki to jest plotek. Ogromny problem. I teraz tylko ja skończę. Widzi pan, jak to jest? To jak się tak przyjrzeć temu wszystkiemu, to najzwyczajniej w świecie jednego człowieka to przerasta. A pan sam, mierząc się z tym problemem, po prostu sobie strzela w kolano. Musi pan zaprosić innych do tego, żeby panu pomogli to pokonać. Dwie rzeczy, jeśli mogę odpowiedzieć panie Andrzeju. Proszę. Od razu bym chciał jasną rzecz. Proszę nie szerzyć plotek, bo na temat szkoły w Goliszewie nigdy nie było takiej rozmowy. Padają emocje, padają plotki. Ale najbliższe z Żelazków, no to po co dwie skumulowane blisko? Rozrzucić to po gminie. Widzę, że zostawmy tej Goliszew. Ale bardzo prosił, że widzę grupa inicjatywna co do plotek, no tak, gdyby się mocno wszyscy państwo odezwali. Nigdy nie było takich zamysłów od razu. Zaniosę te plotki o tym drewnianym budynku, tu radny pokaże, bo pan kurczę... Trzeba przerzucić na to. Powiem panu sprawę, rozdrażamy indywidualnie, bardzo bym prosił. Tak, ale ta tam napisała, po niech trzech radni, czy coś tam, co pan napisał. Zdrażam bez radnia. Drewniany dalej, drewniany. Proszę pana, rozumiem, że nie jest pan zadowolony, nie odzyska pan umorzenia. Tam jest uzasadnienie napisane. O kłamstwo mi chodzi, tam jest świadczona nieprawda. Budynek drewniany i pańczyka dalej. Proszę pana. To jest ważne. Proszę pana. On jest podpisany. Każdej decyzji służy odwołanie. Tak, ale ja podziękowałem, już nie chciałem z panem mieć to czy nie. A jest pan swego czasu, wie pan co, jak kiedyś miałem sprawę do pana, to pan nawet telefonu nie odbierał. To minęło już, bo tam pana obsztorcowali, ale tak było. Proszę pana. To z kilku lat. Ja sobie przeczytałem tam, będę dokument podałem. Proszę pana, nie to niech radni to zobaczy. Ja, jeśli powiem jedną rzecz, pan ma dokument, ja nie wiem, jakie dokumenty są w urzędzie, które pan złożył, albo żona, która oświadczyła. Jeszcze raz powtarzam,
jest na samej korespondencji. Na jakiej podstawie pan podpisał, jak pan nic nie wie? Proszę pana, jeśli pracownik merytoryczny to sprawdza, czy takie dokumenty są, a na jakiej podstawie pan twierdzi, jakie dokumenty zostały złożone lub wytłumaczone. A trzeba się przyjrzeć całości sprawy, to nie można sterować. Panie wójcie, ja mam jedno pytanie. Co pan zrobi z tą szkołą w Dęby? Niech pan powie oficjalnie. Oficjalnie? Tak. Proszę pana, nie wiem skąd... Pan zamknie to, tę szkołę w Dębem. Pana, co pan zrobi z tym budynkiem? Szkoła w Dębem będzie funkcjonować w wymiarze szkoły podstawowej. Szkoły podstawowej. I tam będzie szkoła podstawowa. Ojej, to tam się dzieci będą gonić. Szkoła podstawowa zostaje w tym budynku. Jasno i wyraźnie. Jasno i wyraźnie. Dokładnie tak. A co będzie z budynkiem w tym budynku?